Zadanie 19. Na przekątnej BD kwadratu ABCD o boku długości 4 zbudowano trójkąt równoboczny BED. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jakie jest pole trójkąta BED? Żeby wyznaczyć pole tego trójkąta, musimy znać długość jego podstawy oraz jego wysokości. Podstawę oznaczę literą A, natomiast wysokość literą H. Ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym, a ta przyprostokątna ma długość 4, ponieważ jest to bok kwadratu. A możemy wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa. 4 do kwadratu dodać 4 do kwadratu to a kwadrat, czyli a kwadrat to 16 dodać 16. A kwadrat to 32, czyli a to pierwiastek z 32. Możemy to zapisać inaczej. 32 to 16 razy 2, czyli a to pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 2. To jest 4, czyli a jest równe 4 pierwiastki z 2. Ponieważ jest to trójkąt równoboczny, to odcinek DE również ma długość a, natomiast ten odcinek ma długość a pół. Wysokość możemy wyznaczyć z stwierdzenia Pitagorasa, ponieważ tutaj również jest trójkąt prostokątny. A przez 2 to 4 pierwiastki z 2 przez 2, czyli 2 pierwiastki z 2. Zapiszmy twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. 2 pierwiastki z 2 do kwadratu dodać h kwadrat to 4 pierwiastki z 2 do kwadratu. 2 pierwiastki z 2 do kwadratu to 4 razy 2, czyli 8. Natomiast 4 pierwiastki z 2 do kwadratu to 32. H kwadrat to 32 minus 8, czyli 24. W takim razie H to pierwiastek z 24, ale możemy to zapisać inaczej, tak samo jak tutaj. 24 to 6 razy 4, czyli dalej pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to 2, czyli H to 2 pierwiastki z 6. Teraz możemy wyznaczyć pole tego trójkąta. To długość podstawy razy długość wysokości przez 2. Pole to 4 pierwiastki z 2, czyli A, razy 2 pierwiastki z 6, czyli H, podzielone przez 2. Dwójka nam się skróci. Pole to 4 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 6. Pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 12. Natomiast pierwiastek z 12 to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 4. A pierwiastek z 4 to 2. 2 razy 4 to 8. W takim razie pole tego trójkąta to 8 pierwiastków z 3, czyli odpowiedź C. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.